Ja bym cię fajnie mieli w tym telefonie. Będzie, będzie gol. Nie ma gola. Rozkręciło się 3-0. Czy Jeziorak z Biczno zdobędzie drugą bramkę w tym sezonie? Nie, ale możemy ciemno wstawić, kto strzeli tą bramkę. Zięba. No jedyny właśnie. Strzelec. No są perspektywy. Były ze dwa strzały. Ogólnie dzisiaj mieliśmy być na meczu Jajników Grudziądz. Jeszcze nie widzieliśmy nigdy Jajników z bliska. Dzisiaj rano wstałem, dowiedziałem się o tym, że Jajniki nie będą grały 3 dni temu, ale specjalnie przyjechałem na Jajniki. Ale ja myślę, że po prostu piłkarki gościnne zrezygnowały z wyjazdu na mecz, bo pierwszy wygrały tylko 21-0. W tej lidze kobiecej są tylko 3 zespoły, więc nie wiem, czy widziałem kiedyś mniejszą. Bo ta Pogoń 2 Tczew z Chojniczanką wygrała tylko 15-0. Więc coraz słabiej i teraz może myślały, że nie dadzą rady. Nie wiem. Ach kurde, taki by było. Myśmy zobaczyli bramkę Jezioraka z Biczna. Numer 2 w sezonie. Wiedziałem, że w Bekno się grają piłkarze. I co, zapisujesz się? Przeprowadzasz? Zapisuję się, ale do drużyny gości. Co ty to masz? Pigwa. Możemy nalewkę zrobić. Po co to pozbiera? O nie. No. No, koniec. 7-0. Bardzo fajnie. Nie ma co tu siedzieć. Nie, lecimy na lat. Test kamery. Będzie tutaj nagrywany deszcz, dym. Deszcz i dym. Z tym trzeźwy, a gadam głupoty. Tak wygląda praca Łukasza. Waga do przodu, zobaczcie tylko. A tam ludzie jedzą grilla. O, proszę, zagramy. Zagramy. Sędzia z powodu tych przerwał grę, tak? Co, zbijasz na uprawę? Chcę pogadać, jak prawidłowo się rzuca. Zajebiście. Gratulacje. Jak się czujesz z tym, że przejechałeś kilkaset kilometrów, żeby zobaczyć? Niezłe lniano. Czuję się fantastycznie. Raz siadałem, raz stawałem. Dwa razy poszedłem się nawet oblać. Jeśli chcecie zobaczyć prawdziwe emocje, przyjeżdżajcie na B-klasę. Do Bukowca. Jednak jest to nagrywać. No, pierwsza akcja po pół godziny. A jak ci się oprawy podobały? Myślę, że od dziś Brynianie na pewno nie będą wydawali paragonów. A ile zmarnowali kartek na śpiewnik? Jak się jest prawdziwym kibicem, no to się nie kalkuluje. Po prostu trzeba jedną czy dwie brzozy poświęcić na to. Wygramy! Jeśli chodzi o dym, nie wiem, czy tam ci sąsiedzi w końcu wyskoczyli z tej chałupy. Jednak już na koniec oswoiłem się z myślą, że ma być 0-0 i powiem, finalnie jestem trochę zawiedziony.